Są takie miejsca na mapie Warmii i Mazur, które nie znajdują się przy głównych szlakach turystycznych. Co więcej, nawet mało mówi się o nich w przewodnikach turystycznych. Jednym z takich miejsc jest warmiński Chwalęcin, który związany jest z opowieścią o czarnym krucyfiksie. Jest to pewnego rodzaju legenda, może opowieść poparta w faktach. Kiedy sam usłyszałem nazwę Czarny Krucyfiks, postanowiłem poznać historię tego miejsca. I Was dzisiaj zapraszam do poznania opowieści o czarnym krucyfiksie. Nasza dzisiejsza historia powinna rozpocząć się gdzieś w głębokim lesie nad niewielką rzeczką Wałszą, która znajduje się tu w pobliżu. Według legendy to właśnie w wodach tej rzeczki znaleziono czarny krucyfiks. Nikt nie wiedział, dlaczego on tam jest. Inni mówią, inne podania, że ten czarny krucyfiks znajdował się na pniu starej olchy. Jakby nie było, ludzie postanowili zanieść ten niewielkich rozmiarów krzyż do kościoła, aby nie uległ dalszemu zbezczeszczeniu. Kiedy zaniesiono go do pobliskiego kościoła w Osetniku, to w dziwnych okolicznościach na drugi dzień krzyż znalazł się dokładnie w tym samym miejscu nad rzeczką Wałszą. Postanowiono znowu procesyjnie zanieść go do kościoła w Osetniku i postawić na noc strażę przed kościołem, aby nikt go nie wykradł, aby nikt go nie wyniósł. Krzyż znowu był nad rzeką Wałszą. O tych dziwnych zjawiskach proboszcz z Osetnika poinformował kapitułę warmińską, która widząc w tym palec Bożej opatrzności, postanowiła postawić w tym miejscu, gdzie znaleziono krzyż, niewielką drewnianą kapliczkę. I było to mniej więcej w tym miejscu. To był rok 1570. Kapliczka była niewielka, drewniana, w której umieszczono ten czarny krucyfiks. Mogło się tam zmieścić zaledwie kilka osób, ale w ten sposób powstało niewielkie miejsce pielgrzymkowe, do którego chętnie przybywali ludzie, aby prosić Boga o potrzebne im łaski. W XVII wieku drewniana kaplica była już niemal w ruinie. Dlatego postanowiono wyremontować ją i być może w tym miejscu postawić nieco większą murowaną kaplicę lub nawet niewielki kościółek. Jednak sprzeciwił się temu mocno proboszcz z Ornety Bartolomeusz Werdich. Dopiero kilka lat później, kiedy sam cudownie ozdrowiał w wyniku modlitwy zanoszonej za niego tutaj przed czarnym krucyfiksem, zgodził się on na wybudowanie w tym miejscu nowej kaplicy. Jednak wtedy wybuchła wojna północna, która przeszkodziła budowie, a wraz z wojną północną tu do Warmii przyszła potężna epidemia dżumy. Działo się to między rokiem 1709 a 1711. Wtedy to 15 listopada kanonicy kapituły warmińskiej ślubowali Panu Bogu, że jeśli ocali ludność Warmii od dżumy, tu w miejscu w Chwalęcinie postawią nie tylko kaplicę, ale postawią cały kościół dedykowany temu czarnemu krucyfiksowi. W roku 1715, już po pandemii dżumy, która zdziesiątkowała mieszkańców Warmii, zadecydowano o budowie w tym miejscu właśnie kościoła, a 5 lat później przystąpiono do realizacji planu. Architektem odpowiedzialnym za budowę tego kościoła był Jan Krzysztof Reimers. To był Westfalczyk osiadły na stałe w Ornecie. On również odpowiadał za zaprojektowanie kościoła pielgrzymkowego w Kroście i najprawdopodobniej kościoła w Głotowie, tam gdzie znajduje się jedyna warmińska kalwaria. W
czasie epidemii szalejącej dżumy między rokiem 1709 a 1711, tej epidemii, która zdziesiątkowała populację Warmii i Mazur, Chwalęci niejako miejsce pielgrzymkowe już podupadające zyskał jakby nowego ducha, dlatego że coraz więcej ludzi przybywało to tutaj do tej rozwalającej się drewnianej kapliczki, by prosić o łaskę uratowania od morowego powietrza, jak wówczas mawiano. Czarny krucyfiks był znowu miejscem, do którego ludzie przychodzili prosić o łaski, to znaczy prosili Boga, modląc się przed tym czarnym krucyfiksem. I być może właśnie ten wzmożony ruch pielgrzymkowy sprawił, że kapituła warmińska postanowiła ufundować tą świątynię jako wotum za ocalenie tych, którym udało się przeżyć epidemię dżumy. Ostatecznie konsekracji ukończonej świątyni dokonał biskup Jan Krzysztof Szembek 13 czerwca 1728 roku. On też umieścił czarny krucyfiks w głównym ołtarzu tej świątyni. Wyposażenie nowo powstałej świątyni trwało praktycznie przez cały XVIII wiek, chociażby w roku 1798 powstał ten prospekt organowy, na którym znajduje się figura anioła i Matki Bożej. Te figury przypisywane są reszelskiemu rzeźbiarzowi Janowi Chrystianowi Schmidtowi. Nieco wcześniej, bo w roku 1740 mniej więcej, pojawia się w tej świątyni ta piękna barokowa ambona, ociekająca złotem, oczywiście bardzo pięknie wkomponowana w tą świątynię. Znacznie wcześniej pojawiły się ołtarze boczne, które zostały wykonane około roku 1730 w Reszlu. Ale główny bohater naszej opowieści, a więc czarny krucyfiks, ze względu na który zbudowano całą tą świątynię, znajduje się oczywiście w wyjątkowym miejscu, bo w ołtarzu głównym. Kiedy patrzymy na niego dzisiaj, nie widzimy, że byłby to faktycznie czarny krucyfiks, tak jak mówi jego nazwa, ale tak ochrzcili go ludzie. I ze względu na ten krzyż, słynący łaskami, cudami, jak wierzono, dzięki modlitwie przed tym krzyżem ocalono tą ziemię od pandemii dżumy, zbudowano tą świątynię. To, co jednak jako pierwsze zwraca uwagę pielgrzyma, który zajrzy do tej świątyni, to polichromie, które namalowane są na suficie, ale również na ścianach tej świątyni. Ona jest bardzo kolorowa, bardzo przemawia do fantazji. Ten sposób strojenia kościołów w średniowieczu określano mianem Biblii Pauperum. Wtedy, kiedy ludzie nie umieli pisać, czytać, to obrazy miały przemawiać do fantazji i tłumaczyć pewne prawdy wiary. Tu mamy nawiązanie poniekąd dokładnie do tego sposobu tłumaczenia wiary. I mamy tu kilka różnych grup obrazów namalowanych w tej świątyni, ale ta najważniejsza opowieść dotyczy legendy krzyża. I mamy tu aż 14 obrazów opisujących legendę Krzyża Świętego. Bezpośrednio tu, gdzie mamy czarny krucyfiks, nad głównym ołtarzem znajduje się obraz, na którym anioł trzyma krzyż jako narzędzie zbawienia. Jednak zaraz potem, kiedy zrobimy zaledwie kilka kroków i podniesiemy głowę, to widzimy scenę odnalezienia krzyża. Około roku 325 matka cesarza Konstantyna, Helena, organizuje wyprawę do Jerozolimy po to, aby znaleźć narzędzia męki Chrystusa. W starym kamieniołomie, w takiej cysternie nieużywanej, zniszczonej, zostają odnalezione trzy krzyże. I tu właśnie mamy taką scenę, na której widać na świętą Helenę w towarzystwie oczywiście też żołnierzy i przedstawicieli ludu, ale też biskupa jerozolimskiego Makarego.
to w ich obecności zostały odnalezione trzy krzyże. Bardzo blisko Golgoty. Jeden miał też tak zwany titulus, czyli tabliczkę, na której napisane było Jezus Chrystus, Król Żydowski, a zatem raczej nie było dużych wątpliwości, czy jest to ten właściwy krzyż. I ta scena namalowana jest niemal w centralnej części kościoła. Kiedy zrobimy znowu kilka kroków w kierunku wyjścia, widzimy scenę, na której jest podwyższenie Krzyża Świętego i tu widzimy, jak władza świecka i duchowna oddaje cześć krzyżowi jako narzędziu zbawienia człowieka. Z jednej strony mamy Helenę i chyba w towarzystwie właśnie cesarza Konstantyna, czyli jej syna, a z drugiej strony jest biskup Makaro oraz przedstawiciele innych warstw społecznych. Oczywiście, kiedy odnaleziono krzyż, istniała jednak pewna wątpliwość, czy to naprawdę krzyż Chrystusa. Dlatego trzeba było w jakiś sposób to sprawdzić. I w tej świątyni, na polichromiach, pokazana jest również opowieść, w jaki sposób sprawdzano wiarygodność Krzyża Świętego. Jednak aby zobaczyć tą scenę, musimy z powrotem podejść do centralnego miejsca świątyni, czyli do ołtarza głównego. Nad bocznym ołtarzem mamy taką scenę, która właśnie opowiada o tym, w jaki sposób sprawdzano wiarygodność krzyża. Otóż do biskupa Makarego przyniesiono kobietę, która była chora. Makary wziął po kolei trzy krzyże, bo oczywiście trzeba pamiętać, że wraz z krzyżem Jezusa Chrystusa znaleziono krzyże łotrów, którzy byli ukrzyżowani wraz z Jezusem. Makary po kolei przykładał krzyże do ciała kobiety. Dwa pierwsze nie przynosiły żadnego skutku, jednak kiedy przyłożono ten trzeci, domniemany krzyż Jezusa Chrystusa, nastąpiło uzdrowienie. Po drugiej stronie, tu gdzie dzisiaj stoją rusztowania, bo Kościół cały czas jest w konserwacji, znajduje się inna scena uzdrowienia, właściwie wskrzeszenia młodzieńca. Ta scena bardzo różni się, jeśli chodzi o styl namalowania, od tej, która jest nad moją głową, dlatego że jest sceną malowaną dużo później. Mam nadzieję, że kiedy będzie pięknie odnowiona, będzie cieszyła nasze oko. Idąc dalej w kierunku wyjścia, oczywiście patrząc na te boczne obrazy, to widzimy kolejną bardzo ciekawą opowieść związaną z odzyskaniem krzyża. Otóż po odnalezieniu krzyża 300 lat później Jerozolima jest zajęta przez Persów, którzy zrabowali relikwie krzyża. Wtedy cesarz Herakliusz po wielu walkach wyczerpujących odzyskuje między innymi relikwie krzyża. I tu widzimy po północnej stronie tego sanktuarium tą scenę, na której cesarz Herakliusz próbuje wnieść krzyż, relikwie krzyża z powrotem do Jerozolimy przez bramę kalwaryjską, ale według legendy drogę miał mu zastąpić anioł, który nie pozwolił mu nieść krzyża na Golgotę w szatach cesarza. Tu w Chwalęcinie postać anioła zastąpiono biskupem, który nie pozwala jakby wejść cesarzowi w stroju cesarskim z krzyżem na Golgotę. Dlatego też po drugiej stronie, skoro ta była północna, to ta jest południowa, po południowej stronie widzimy obraz, na którym cesarz przebrany w szaty żebraka uznał, że jest grzesznym człowiekiem, że jest tylko słabym człowiekiem, przebiera się w szaty grzesznika, w szaty słabego człowieka, zdejmuje szaty cesarskie i niesie krzyż na Golgotę. To bardzo wymowna scena, właśnie uwieczniona tutaj w Chwalęcinie. Ostatnia część opowieści o krzyżu znajduje się właściwie nad wejściem do świątyni, tu gdzie znajduje się chór i gdzie znajdują się organy. I te obrazy opowiadają o różnych zwycięstwach chrześcijaństwa, chrześcijan. Ale żeby je lepiej zobaczyć, wejdźmy właśnie na ten chór. Kiedy
kiedy już wespniemy się, a właściwie wejdziemy po kilkunastu schodach na chór, to nad naszą głową rozpościera się bardzo ciekawa scena. Otóż tuż przy organach znajduje się krzyż, który ukazuje się na niebie, a wokół tego krzyża znajduje się napis in hoc signo vinces, co oznacza w tym znaku zwyciężysz. To jest scena, w której cesarzowi Konstantynowi objawia się na niebie krzyż z tym właśnie napisem. W tym znaku zwyciężysz. To objawienie miało miejsce przed bitwą na moście Mulwijskim, jaką cesarz Konstantyn miał stoczyć z Maksencjuszem. Po tym objawieniu cesarz nakazuje, aby jego armia na sztandarach, na symbolach swojej armii miała właśnie krzyż, no i cesarz oczywiście zwycięża. Jak się okazało po bitwie, tak mówią przekazy historyczne, cesarz nie wiedział, że znak, który pojawił się na niebie, to jest znak chrześcijan, znak chrześcijaństwa. Przedzierając się tuż za organami, nad nami też jest jedna scena niestety zakryta, ale tu mamy urządzenie, które służyło do napędzania miechów, dzięki którym organy mogły grać. Jest to całkiem niezły fitness. Trzeba pamiętać, że są to urządzenia, które mają już setki lat. Natomiast przechodząc do dalszej części opowieści o krzyżu, to tu chociażby w tej części mamy taki obrazek, który nawiązuje do wypraw krzyżowych. Tu mamy taką scenę, w której Baldwin I, król Jerozolimy, dzięki relikwiom Krzyża Świętego, jak mówią przekazy historyczne, pokonał armię muzułmańską liczącą 40 tysięcy wojowników, podczas gdy on sam dowodził armią mającą zaledwie 3 tysiące żołnierzy. Tak wierzono, że dzięki relikwiom Krzyża Świętego została pokonana armia muzułmańska. Z muzułmanami związana jest jeszcze ostatnia scena, jaka prezentuje tą opowieść o krzyżu, jaka zamyka ten cykl 14 obrazów. To jest scena znajdująca się tam przede mną. Na tej scenie widać jakichś żołnierzy, sądząc po łysych głowach z kucykami, z dużym wąsem, wyglądają trochę jak Turcy, chociażby z filmu Potop. I to jest właśnie scena, kiedy żołnierze tureccy popadli w popłoch, kiedy jeden z najważniejszych dowódców tureckich, sułtan Saladyn, kazał na grobie swojej matki umieścić krzyż, znak krzyża. Dlaczego on, dowódca potężnej armii muzułmańskiej, nakazał umieścić znak wrogiej religii, jakby nie było w tamtym czasie? Otóż zgodnie z przekazem historycznym, z legendą, matka sułtana Saladyna miała być księżniczką pochodzenia ormiańskiego i też obrządku chrześcijańskiego. Dlatego też sułtan Saladyn z miłości do własnej matki i z szacunku do wyznania jej wiary postanowił na jej grobie umieścić znak krzyża. Kiedy zobaczyli to, jego żołnierze wpadli w furię i postanowili zrzucić ten krzyż, z którym walczyli, z oddziałami wrogimi, które walczyły pod znakiem krzyża, prawda? No, ci ludzie raczej nie pałali do siebie sympatią. I wtedy, kiedy próbowali zrzucić ten znak krzyża, zostali porażeni przez coś w rodzaju piorunów i widzimy na tej scenie właśnie, jak leżą na ziemi. Natomiast no, postawa sułtana Saladyna jest jak najbardziej godna pochwały w związku z tą sceną. Bardzo ciekawa opowieść. Oczywiście w tej świątyni mamy jeszcze wiele innych wątków do opowiedzenia, ale mam wrażenie, że chociażby ta nieudolna opowieść, moja nieudolna opowieść o tych wątkach krzyża, wystarczy, aby zachęcić Was do przybycia tu samemu i poświęcenia trochę czasu na obejrzenie dokładnie, krok po kroku, każdego obrazu, który namalowany jest na tej polichromii. Podziwiając piękno tych polichromii, warto postawić sobie jeszcze jedno pytanie, z którym spotkałem się w jednym z opracowań na temat Chwalęcina. A mianowicie pytanie brzmi, dlaczego tu na Warmii są obrazy, które odnoszą się do wypraw krzyżowych, do krucjat, do walki z niewiernymi? Dlaczego właśnie podkreślona jest rola sułtana Saladyna na jednym z tych obrazów?
Autor twierdzi, że w tym okresie, kiedy powstawały te polichromie, temat Imperium Osmańskiego, które przez długie wieki było największym zagrożeniem dla chrześcijańskiej Europy, był już tematem anachronicznym. Być może pół wieku wcześniej ten temat był jeszcze żywy. Ale wtedy, kiedy powstawały polichromie, Turcy nie byli już tak silni. Skąd zatem takie wątki? Otóż zdaniem autora być może jest to pewna metafora. Otóż od roku 1525 Chwalęcin znalazł się na terenie katolickiej Warmii w bezpośrednim sąsiedztwie protestanckiego państwa, jakim były Prusy. No i w ten sposób autorzy, czy też mocodawcy tych, którzy malowali te polichromie, chcieli zaznaczyć, że tu Chwalęcin, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Prusami, jest takim znakiem granicznym wskazującym na katolicką Warmię. Państwo niezależne polityczne, jak i religijnie od protestanckich Prus. A żeby nie drażnić sąsiadów, mimo wszystko, choć ekumenizm nie był niestety wtedy jeszcze znany, autor nie namalował jakichś zmagań z protestantami, ale właśnie przez metaforę wskazano na siłę, potęgę wiary katolickiej, wskazując na wydarzenia z nieco dalszej przeszłości. Stojąc tutaj na chórze, można zauważyć, że nasz sufit namalowany jest, ta cała polichromia namalowana jest na drewnie, na desce. W pozostałych kościołach na Warmii, przynajmniej zgodnie z moją wiedzą, polichromia malowana jest na tynku. Natomiast tu, w Chwalęcinie, fenomen polega na tym, że to, co jest nad nami, to jest taki sufit pozorny, nazwalibyśmy go, który został stworzony po to właśnie, aby stworzyć tą piękną polichromię. A zatem nad nami jeszcze jest strych, nad którym dopiero znajduje się właściwy dach, sufit tej świątyni. Zgrzeszyłbym, gdybym nie powiedział choć kilku słów o autorze tych pięknych polichromii. Autorem jest jeden z warmiaków najprawdopodobniej, człowiek z Braniewa, który nazywał się Jan Johannes Lossau, chyba tak trzeba byłoby powiedzieć jego nazwisko, który w roku 1748, a właściwie między rokiem 1748 a 49 przyozdobił ten kościół tymi polichromiami. Prawdopodobnie był to uczeń Giovanni Battisti Tiepolo, malarza weneckiego, ostatniego wielkiego autora barokowych fresków. Jak oceniają fachowcy, Lossau miał wzorować się na włoskim jezuicie Andrei Pozzo, który był mistrzem malarstwa iluzjonistycznego. Widać, że naprawdę miał chyba bardzo dobrą rękę. Wychodząc z kościoła, powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wśród scen wskazujących na różne cuda, jakie miały tu miejsce, zanim powstał ten kościół, jest jedna ze scen, która pokazuje uzdrowienie proboszcza z Osetnika, proboszcza Werdicha, który sprzeciwiał się budowie tego kościoła w tym miejscu. Ta scena też znajduje się na suficie tego kościoła. Ale to zostawiam już wam. Znajdźcie ją, kiedy będziecie zwiedzać Chwalęcin. Mimo najróżniejszych zmieniających się okoliczności, wojen, zmiany ludności, zmiany rządów, systemów politycznych, ten kościół zachował swój barokowy charakter. Ten barokowy charakter zakłóca nieco ta neoklasycystyczna fasada, która została doklejona niemal do barokowej świątyni w roku 1830. Mniej więcej w tym samym czasie powstały też te krużganki, które otaczają dziedziniec odpustowy, gdyż kościół był pomyślany jako kościół pielgrzymkowa, więc te krużganki budowane od roku 1820 do bodaj 1836, one spełniały różną rolę. Tu można było odprawić drogę krzyżową, ale też kiedy padał deszcz, a na odpust przybyło wielu ludzi, tu można było się przed tym deszczem schronić. To było miejsce zadumy, też można było się posilić. Kiedyś odpusty były wydarzeniem, na który poświęcano cały dzień.
To właśnie dzięki tym krużgankom, bramie wjazdowej, o kościele w Chwalęcinie, o tym miejscu pielgrzymkowym w Chwalęcinie mówi się jako o młodszym bracie świętej Lipki. No ale kiedy porównamy te dwa kościoły, no widzimy znaczną różnicę. Choć Chwalęcin, dużo mniejszy, ma swój wspaniały urok, który możemy podziwiać, choć lekko nadgryziony zębem czasu. Tu, gdzie wędrujemy po Drodze Krzyżowej, widzimy stacje Drogi Krzyżowej, które pochodzą również z XIX wieku, mniej więcej z tego samego okresu, kiedy zostały zbudowane te krużganki. Ciekawostka z najnowszej historii Chwalęcina polega na tym, że tu pojawili się około roku 2000 złodzieje, którzy kradli figury ze stacji Drogi Krzyżowej na zamówienie. Nie skradziono całych poszczególnych stacji, ale usunięto konkretne figury. Tak jakby złodziej, który tutaj dostał się przez dach, wiedział, po co konkretnie przychodzi. Stacja 12 Drogi Krzyżowej, Jezus na śmierć skazany, pokazuje dobrze działalność tych złodziei, którzy pojawili się tutaj, aby ukraść konkretne rzeźby, złodziei dzieł sztuki. W tej grupie pasyjnej widzimy, że brakuje zarówno Matki Chrystusa, jak i najprawdopodobniej świętego Jana, najmłodszego z apostołów. No to jest prawdziwe barbarzyństwo, nawet jeśli gdzieś te figury znajdują się w dobrych rękach, w dobrej prywatnej kolekcji, to jednak jest to barbarzyństwo. Mówiąc o barbarzyństwie tych, którzy okradli po 2000 roku to sanktuarium, warto zapytać o innych barbarzyńców, którzy pojawili się tu chociażby w roku 1945. Apokalipsa roku 1945 oszczędziła tak naprawdę Chwalęcin, dlatego że większość wyposażenia jest oryginalna, niezniszczona. Ocalały polichromię, ocalały ołtarz, oczywiście kościół trochę rozszabrowano, ale też był zniszczony, szczególnie okna. Dlatego że chociażby żołnierze Armii Czerwonej strzelali sobie na wilwat albo z jakiegoś innego powodu do tych pomieszczeń. Ślady po roku 1945, po II wojnie światowej, ślady po żołnierzach Armii Czerwonej widać najlepiej tutaj w zakrystii. W zakrystii, kiedy patrzymy na sufit oraz na ściany, chociażby tu, gdzie nad wejściem do zakrystii znajduje się napis Wer mir nachfolgen will, nehme seinen Kreuz auf sich, czyli kto chciałby mnie naśladować, niech weźmie swój krzyż, tu widać wyraźnie ślady po kulach. Jak wspominał proboszcz ksiądz Tomek, Rosjanie mieli strzelać po prostu z podwórza przez okna do wnętrza zakrystii. Oczywiście w świątyni też obrazy były podziurawione bagnetami, gdzieniegdzie widać też ślady po kulach, a więc było to takie bezsensowne niszczenie czegoś, co było dla nich obce lub co komisarze komunistyczni kazali niszczyć w imię pewnej idei walki z Kościołem, w imię idei komunistycznej. Ta Droga Krzyżowa, co ciekawe, Droga Krzyżowa ukazuje też dramat, jaki spotkał mieszkańców tych ziem. My wiemy, że jest to ziemia ludzi wypędzonych, ale też przypędzonych i nowi mieszkańcy, którzy pojawili się w roku 1945 czy po 1945, często doświadczeni, skaleczeni przez naród niemiecki, usuwali wszystko, co kojarzyło się z okupantem. I to widać chociażby tutaj, na tej stacji Drogi Krzyżowej. Pod spodem mamy napis: Weronika ociera twarz Jezusowi w języku polskim. Twarz Jezusową, to jest ciekawe, a pod spodem przebija dawny niemiecki gotyk, który został starty. Ważne jest jedno, że Droga Krzyżowa nie została zniszczona, została używana dalej przez ludzi w tym samym celu, do modlitwy. Na tej stacji widać jeszcze jedną ciekawą rzecz. Skoro te stacje Drogi Krzyżowej są z XIX wieku, to na poszczególnych stacjach znajduje się sznurek, który jest oryginalny. Pochodzi z XIX wieku.
Historia o czarnym krucyfiksie. Czarnym krucyfiksie, którego nazwa brzmi trochę jak tytuł horroru albo tytuł jakiejś płyty heavy metalowej grupy, okazała się tak naprawdę historią o miejscu, w którym ludzie przychodzili po to, aby otrzymać zdrowie, aby otrzymać pocieszenie w cierpieniach, aby zostać podźwigniętym ze swoich chorób. Chwalęcin po dzień dzisiejszy spełnia taką funkcję. Jeśli więc ktoś z Was ma jakiś trudny, ciężki krzyż w życiu, mówiąc prościej, problemy, kłopoty i nie wie, gdzie się z tym wszystkim podziać, to może warto wpaść tu do Chwalęcina. Trochę na wycieczkę, a trochę po to, aby zostawić to, co trudne, tu przed czarnym krucyfiksem.